Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. Jest ze mną dzisiaj, jak zwykle, Minionek. Siemano. A dzisiaj jedziemy sobie, jak widać, case'em Pumą. Z Turem. I z tyłu z Nabele. Taką o maszynką. I będziemy zbierać sobie kosteczki. A ja wodaj nadal próbuję skosić. Tak, bo poszedł na wolne, kurna, i przyszedł. Ja mówię, nie będę kosić. Masz ty wykosić, koniec. No, mówi się trudno, ale na L4 trzeba iść nieraz. No, ale szefowi się nie odmawia, żeby przyszedł, skończył pole kości. Jakiej szefowej? Szefowi. No, szefowi powiedziałem. A ty, ja usłyszałem szefowej. Uuu, to już jest dobrze wcięty. Od mojej dziewczyny Wara. Powiedziałem wcięty. Panie, ja nie piję nic, ja w ogóle jestem przyźwiutki, ja alkoholu ja nie tykam. A co to w ogóle, taki alkohol? Jaki alkohol, nie? No, jaki alkohol? Ty rola nie ma przypadkiem... Do kupienia trzeba jakiś pojemnik, jakiś ten, jak oni to nazywają, magazyn na kiszonkę? Jest na biogazowni taka... będziemy ładować. A nie, bo wiesz, bo niektórych to, co ja patrzałem, nie, że jest, że możesz kupić, nie, mały. No tak, dobrze, zacząłem odcinek, daj coś powiedzieć, bo ty zacząłeś gadać. Zapraszam was serdecznie na TeamSpeak 3. Podane IP w opisie, na wszystkie linki podane w opisie do grupy facebookowej. Tam oczywiście wgrywam odcinki na bieżąco, bo nie na odcinki na bieżąco, to po prostu będzie wcześniej niż na YouTube, bo na YouTube, jeżeli nie zostawicie przy subskrypcji dzwoneczka, to nie dostajecie powiadomienia, kiedy odcinek został wgrany. A tak będziecie cały czas na bieżąco. Albo live. Będzie I o wszystkich informacjach dotyczących na przykład, że dany odcinek będzie wtedy, albo z czegoś innego, ankiety różne. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową, wszystko podane w opisie i na fanpage. Na fanpage'u tak zbytnio nie udostępniam dużo rzeczy, ponieważ Facebook ucina zasięgi na fanpage'ach, teraz bardziej na grupa jest lepsza. I tak samo na YouTube. Subskrypcja, dzwoneczek. Przy subskrypcji już jesteście z moimi subskrybentami, widzami, to dzwoneczek dajcie. Jezu, 65 na godzinę, żebym się rozpędził. Rola. Ładnie pcha, co? Zadam ci proste pytanie, czy ty wszystko zebrałeś? Nie. Aha. Panie, powiem ci tyle, ja z jednego tego zebrałem. Kostek jest tyle, że hej. Że masz to do roboty, tak? Mam. Ty tam się kurde sprężyj z tym kuszeniem, bo człowieku, ty masz tyle jeszcze pól do wykuszenia, że to ja pierdzielę. A ty się tak kurcze mam, żeż tam. No nie przyspieszę do 20 na godzinę, no z miłą chęcią. Ale ty się mam, żeż w ogóle, kurde, co patrzę, co przyjadę, ten stoi fajeczka. No przecież musi komajnie ostygnąć, tak? Kurwa, ostygnąć, kurwa, macie. Bo się mocarnie zapcha i dopiero będziesz wtedy tym. A jak się zapali, ubezpieczony jest. Ale weź ty później odepchaj tego kombajna. Nie ma tak, że cofania na klucz i na łoma i ogień w tłuk. Ogień. Nie ma to tamto. Taki kombajn się zapchać. No tylko kurna, operator taki jak Robert może to zrobić. A może takie krola? Każe przyspieszyć i na mocarni podkręcić tempo. A co kurde, musi zapierdalać. Jak gdzieś panie sypnął nawóz tam, gdzie nie potrzeba, to już jest nie moja wina. Dobra, teraz wyładujemy. Wyładuj belę Y. Będziemy tu wyładować przy krowach. Właśnie to jest dobry ten interfejs u góry. Pomoc tak się rozwija i się chowa potem. To
jakby po prostu na bok przyjeżdżał. I wyładowuje się, wyładuj pele tutaj, Y. Cyk. I składamy. No przyjeżdżaj, przyjeżdżaj do przodu. Dobra. I jedziemy po kolejny ładuneczek. Kolejną serię beli. Byśmy ładowali to turem, mamy do tego traktor z turem, ale operatora do tego głównego takiego nie ma. Nie jest. A trzeba zebrać i zaorać pole. Właśnie, to trzeba zebrać. No to więc stwierdziliśmy, że nie ma operatora głównego do ciągnika. Więc wypożyczyliśmy tą przyczepę. To jest taka samozbierająca przyczepa do kostek. Niestety pana Władka nie ma i my jesteśmy tak zmuszeni, a on to elegancko układa wszystko. Chodzi wszystko z turem, to on jest od tego szpecem. Specjalista. No ciśniesz pod górę, no. Pociąg nie jechał. Robert, dawaj temat jakiś do porozmawiania, bo nie będziemy cicho siedzieć. No właśnie, że mi się temat skończył. Panie dyrektorze, na jaki pole teraz przyjeżdżamy? A już 13 skosiłeś? Tak, 13 skończona. No to dawaj tam na 6. To kosiłeś, to co ja teraz kostki zbieram, tam z przodu jest. Tam jest. Czekaj, tam co jest? Tam jest słonecznik, nie tak. Nie. To musisz pojechać tam na 7 chyba. No. No header bym muszę chyba za sobą wziąć, nie? Na 7? Nie, no. Nie musisz, na 7 nie musisz. Na 7 nie musisz. Oj, uważaj, uważaj! Chodź, tu będziesz mnie asekurował, chodź, przyjdź tu. Czego asekurował? No, żebym samochód jakiś nie uderzył, czy jakieś drzewo, chodź. Nie. Raczej no, nie powinieneś. No, raczej nie powinien, ale chodź lepiej, będzie wtedy bezpiecznie będzie. Dobra, zostawiam na tym. Bo turbina cały czas chodzi, kurna, tam jest, się ostudzi turbinka lekko. Tędy, dawaj, tutaj, tędy. Nie tam tędy, tylko tędy. I tutaj mam 7 zaraz. Ujjj! Kurde raz! Widzisz, panie, jak się biega tam, gdzie nie potrzeba? Dobra, muszę ciągnik sobie przyciągnąć. Ojejciu. Jak tam głowa boli po przejechaniu kombajnem? Oj, weź, kurde, że ściachnął delikatnie, ała. I po, mówię, biegnij tak, żebym ja cię nie zaczepił, no a żeś stanął, a ja jechałem, no to więc wiesz, to już jest nie moja wina, tylko twoja, bo ty żeś nie zauważył kombajnu.
Ale też pod trochę twoja wina, żeś tam nie jechał. Mogę się minąć. Ale ja jechałem do krawędzi. A klaksonu nie masz? Klakson akurat się spalił wtedy. Teraz on się spalił? Ja zaraz sprawdzę. Czy się spalił? Nie, to będzie... Będziesz bity. Będziesz tak bity. Dobra, okej. Okay. Co, klakson w końcu działa, czy nie? Nie. Nie. Staję przy swoim, nic nie działa. Chociaż uruchamia się silnik? No to chociaż to tak. A, uprzedzam. To nie jest case tego. Roberta. Ale jest, są takie zamiary, zamiany na innego John Deere'a po prostu. Nie, bo tamten case został, tak można powiedzieć, skrzynia zniszczona. Nie powiem przez kogo. Ja też nie powiem przez kogo, nie? Tylko raz usiadł do traktora. No ja co ja przyciągnąłem? Agregat? Agregat i się w nim przeciągnąłem. Tak! Ja, wiesz, super! I wiesz coś powiem, wiesz kiedy on dostał po dupie? Jak kiedy? On się w nim wciągał pod wiatę. I on miał tak delikatnie pod górkę, nie? Siewnikiem, siewnik wepchać. I wtedy dostał skrzynia w dupę, dostał. Nowy traktor. Ale to pewnie, ale... wiesz co? To części robiła ta, kubota. Plastikowe łożyska, wszystko, kurna, tryby. No, właśnie. Powiem ci, że kurde, ja podejrzewam już na co wezmę. Co by tam na ten. Przetestujemy John Deere 305, nie? 305 koni, takiego przetestujemy sobie. Nie, nie. Pewnie zauważyliście na początku, bo ja tu już zmieniłem sobie, ale na początku pewnie zauważyliście skręcanie, sterowanie. W miejscu nie odbijało, tylko jak po prostu się jechało, zaczęło powoli odbijać. Zmieniłem to na większą czułość, żeby po prostu lepiej odbijało, ponieważ to na klawiaturze grać jest ciężko. Co innego Robert, bo Robert gra na kierownicy, tak? Mhm. No to jest dla ciebie jest elegancko. Chyba. Powiem ci, że jest lepiej, nie? Ale jest... Jest lepiej, nie? Ale o wiele lepiej, czy tak troszeczkę nie, lepiej? Nie, powiem ci, że jest inaczej, nie? Że kierownica odbija, to od razu koło odbijają, nie? Ja nie muszę się w to bawić, że w drugą stronę odbije, szałkę wciskać, czy skręcać. Dlatego, nie? Aha, no rozumiem. Na chwilę nie będę się odzywał, nie? Dobrze, ja i tak odcinek ten zakończę, ponieważ tych kostek jest tak strasznie dużo, że ja to będę długo zbierać, a nie chcę wam zajmować czasu. A na pewno jesteście zmęczeni po szkole, po różne, może po pracy jesteście aktualnie. Więc życzę wam smacznego, bo to jest pora obiadowa. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcineczka. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam do kolejnych odcinków, do oglądania, subskrybowania, lajkowania i tym podobne komentowania. I dziękuję, cześć, nara. Robert poszedł, więc za niego się pożegnam. Cześć!